Witam was serdecznie. Będę dzisiaj wam troszkę mówił o... Mogę prosić o ciszę, tak żeby nie przeszkadzać innym, a tak żebym też się mógł skupić. Super, dzięki. Będę troszkę mówił o code review, o... Szukałem dobrego polskiego odpowiednika na ten cały proces i jedyny, który znalazłem, to jest inspekcja kodu. Troszkę dziwnie mi to brzmi po polsku, ale chyba dobrze to odzwierciedla. Recenzja mi się kojarzy z gazetą. Nie wiem czemu. A będę wymiennie używał, nie wiem, code review i inspekcja. Dużo z tego, co będę... Widzę, że przerywa. Dużo z tego, co będę mówił, będzie tak naprawdę z mojego doświadczenia. Nie bierzcie tego bardzo do siebie. Znaczy, to będzie na zasadzie takiej, że możecie coś sobie z tego dla siebie wyciągnąć, zobaczyć, będzie odnosić do sytuacji, jakich wy pracujecie. Chyba będę musiał. Aczkolwiek niezbyt. Ale nie ma tu żadnego. Masz jakiś zaregulowany mikrofon? Mam nadzieję, że nie będę dużo machał rękami. Dużo będzie tego wszystkiego z mojego doświadczenia, także będę po prostu się podzielę z tym, przez co ja sam przeszedłem. I sobie zobaczycie, co tak naprawdę bardzo pasuje do tego, co wy robicie u siebie w firmach czy na codziennej pracy i gdzie tak naprawdę będzie to najbardziej w waszych sytuacjach pasować. Tak jak Darek mówił, nazywam się Sebastian Marek. Od prawie 8 lat mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. W ostatnim roku pracuję dla firmy, która się nazywa Imiz, która opracowuje oprogramowanie dla przychodni lekarskich. Natomiast ja z tym nie mam wiele wspólnego, dlatego że ja bardziej pracuję nad systemami, które tak jakby w tle zarządzają wszystkimi danymi, które są potrzebne do tego wszystkiego. I troszeczkę też mam inną sytuację teraz. Wcześniej pracowałem w bardzo dużym zespole. Teraz ten zespół jest dosłownie czteroosobowy, więc troszkę inne praktyki stosujemy, jeżeli chodzi o code review. No ale to wszystko zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Styk z programowaniem mam, napisałem tam 12, prawdopodobnie tego jest troszeczkę więcej. Natomiast dużo się skupiam na automatyzacji procesów też. Bardzo nie lubię powtarzać się w tym, co robię, także dużo tego automatyzuję. Jestem wielkim fanatykiem, jeżeli chodzi o TDD i Continuous Integration. No a w miarę wolnego czasu staram się pomagać jakimkolwiek różnym projektom open source, szczególnie z tego powodu, że dużo z nich korzystam i to też dużo pomaga, jeżeli chodzi o naukę i rozwój tak naprawdę. Jest naprawdę super sposób na to, żeby się troszkę poznać innych technologii, a jednocześnie zobaczyć też, jak inni patrzą na kod, który się samemu pisze. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to postaram się skończyć na czas, także będzie jakieś tam 10 minut na jakieś pytania, czy może komentarze, czy jakąś dyskusję, bo tak naprawdę tego oczekuję od was. To będzie na zasadzie tylko dzielenia się doświadczeniami, a nie mówienia wam, co macie robić. Jeżeli będziecie chcieli, to tu jest mój nazwa użytkownika na Twitterze. No i tak jak mówił Darek, bardzo bym prosił o jakiekolwiek komentarze na JoinedIn. To jednocześnie mi pomoże bardzo, a i Darkowi na przyszłość też pomoże, jeżeli chodzi o wybór jakiejś prelekcji, czy decyzję, co się ma dziać w przyszłości. Jedna rzecz, którą chcę jeszcze wspomnieć, zanim zacznę o Code Reviews, to jest coś takiego, co się nazywa Code Club. To jakby troszkę tak nawiązuje do tego, w jaki sposób się można troszkę rozwijać na przyszłość i uczyć nowych rzeczy. To jest taka inicjatywa, która w Wielkiej Brytanii powstała, chyba ze 2 lata temu, i która próbuje promować programowanie u dzieci, tak od 9 do 11 roku życia. Ja od kwietnia prowadzę w szkole podstawowej taki Code Club na podstawie. Do tego używa się na początku Scratcha, który po prostu z już takich cegiełek, puzelków się układa programy i gry, dzieciaki naprawdę super reagują. A dlaczego mówię o tym? Dlatego, że niedawno rozwinęli to troszkę poza Wielką Brytanię i są materiały dostępne, żeby to robić w różnych innych krajach. Dzisiaj widziałem tweeta, który mówił, że Code Club World jest obecny w 32 krajach na świecie. Także jeżeli ktoś by chciał się w coś takiego zaangażować i pobawić, naprawdę super i duża satysfakcja, to zapraszam, żeby ze mną porozmawiać, spróbuję pomóc. Jak najbardziej mogę pomóc, jeżeli chodzi o tłumaczenie materiałów i tak dalej. Niezbyt mogę pomóc, bo jeżeli chodzi o załatwienie tego już w samych szkołach, czy gdzie to miało być odbywane, bo w Wielkiej Brytanii to się po prostu odbywa po lekcjach,
I szkoły bardzo to wspierają. No a tutaj niestety troszkę się oderwałem już przez te 8 lat od systemu edukacji, także nie mam pojęcia, jak to by wyglądało. Ale tak jak mówię, postaram się pomóc, jak się tylko może. Jedyne, co wymagane jest, to chęci. I tak, ja nie wiem, z godzinkę, dwie godzinki czasu tygodniowo, żeby spędzić z tymi dzieciakami, się troszkę przygotować, a potem wszystkie materiały są dostępne i to się po prostu udostępnia dzieciakom. Także jak ktoś by chciał się troszkę zainteresować tym i pobawić, to naprawdę zapraszam po wykładzie. Najpierw chcemy troszkę wybadać grunt i zobaczyć, co się dzieje, powiedzmy tak, na polskim rynku. Kto z was ma proces code review w swojej firmie? Super, jakbyście zostawili ręce w górze i chciał, nie będę liczył. Bardziej mnie interesuje z tych was, którzy macie te ręce w górze, kto z was jest zadowolony z tego procesu? Znaczy, no nie jest źle, powiedziałbym. Tak troszkę stwierdzam, że być może ten wykład będzie całkowicie niepotrzebny. No dobra, czyli zakładam, że cała reszta nie ma takiego procesu code review. To może zapytam, kto nie robi procesu code review w firmie w ogóle i nie robi żadnej inspekcji kodu. Się nic nie dodaje w ogóle. Bo moje następne pytanie było tak naprawdę, dlaczego tego nie robicie? Czy z tego powodu, że uważacie, że to nie działa i marnowanie czasu? Ciężko odpowiedzieć. Dobrze. Co ja będę dzisiaj robił? Przedstawię wam troszkę takich kilka sytuacji, na podstawie której spróbuję wam opowiedzieć, jeżeli coś nie działa w tym procesie, to dlaczego i do jakich przemyśleń troszeczkę doszedłem. Natomiast ważne jest, żebyście nie próbowali kojarzyć czegokolwiek, o czym będę tutaj mówił na podstawie tych takich sytuacji, z prawdziwymi wydarzeniami. Imiona, których używam, są całkowicie fikcyjne i nie znam tych ludzi. Natomiast sytuacje być może mogły się zdarzyć. Głównie próbowałem się oprzeć na tym, żeby pokazać wam, co się może teoretycznie wydarzyć. Troszkę z tych rzeczy sam doświadczyłem, troszkę z tych rzeczy tak jakby rozmawiałem z innymi, także były przekazane mi w trakcie, powiedzmy, rozmów po innych konferencjach, gdzie poruszałem ten temat. Także próbowałem to po prostu zebrać wszystko do siebie i wam przedstawić i zobaczyć, jak to wygląda. Także zanim zacznę, to chcę wam przedstawić cały zespół. Mamy kierownika firmy, nazywam go Romanem, który zawsze wszystko potrzebuje na wczoraj szybciutko. I mamy przedstawiciela kadry kierowniczej, Stefana, który zawsze wszystko chce mieć zrobione i też bardzo szybko. Także to jest ten tak jakby nasz poziom kadry kierowniczej, która próbuje tym wszystkim zarządzać i dostarczyć projekt na czas albo nawet i wcześniej. I oczywiście, żeby klient był zadowolony. A oprócz tego mamy naszych programistów. Przedstawiam ich trzech, żeby troszkę zróżnicować poziom, na którym oni są i jak oni programują. I mamy tak, mamy Marka, który jest programistą takim średnio doświadczonym. Troszkę już programuje, także widział troszkę świata i wie, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy Krzyśka, który jest bardzo doświadczony. Troszkę był w tej firmie, wie, o co chodzi w tych wszystkich systemach, tak naprawdę zna każdą linijkę kodu od podszewki, także wie, co się tam dzieje. No i mamy w końcu Pawła, który zawsze myśli, że wszystko będzie ok, właśnie skończył studia, myśli, że wszystkie rozumy pozjadał, no i próbuje tam sobie hakować jak co chce. No, może to być stażysta, jakiś praktykant, no w każdym razie ktoś, kto nie ma dużego doświadczenia. No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi ten menadżer, nie, Stefan, no i pyta się, no mamy ten projekt i kiedy on będzie zakończony. No i ten jeden z tych bardziej doświadczonych programistów zaczyna tak myśleć, kombinować, no i tak mówi, no trzeba to zaprojektować, no trzeba to zakodować oczywiście, potem zrobić te code review, tam jakieś testy, nie? No a temu zaraz przerywa, no i code review, no ale po co to code review? Co to programować nie umiecie? Przecież każdy wie, jak kod wygląda, napisałeś, to chyba wiesz, jak działa. Rzucimy to na testy, będzie po problemie, nie? Także to jest taka jedna z sytuacji, z którą się zetknąłem, w której próbuje się troszkę zakwestionować potrzebę tej inspekcji tego kodu i troszkę robić takich skrótów, żeby po prostu ominąć i zrobić to szybciej. No, na koniec różnie to wygląda. Druga sytuacja. Przychodzi ten doświadczony Krzysiek, no i mówi, no super, żeśmy ostro pracowali, prawie to żeśmy już zrobili, no tylko jeszcze musimy to code review zrobić. Tutaj jest bardzo ważne to słowo, które użyłem, żeśmy to już zrobili, dlatego że
w zależności od tego, z kim rozmawiacie, to, że żeśmy zrobili, znaczy całkowicie co innego. Dla Krzyśka zrobione, to znaczy, że skończył programować. To nie znaczy, że to wszystko działa. A dla szefa albo dla tej karty kierowniczej zrobione, to znaczy, że mogę to już pchać do klienta i już tam nie ma nic więcej do roboty. Także trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, jak się formułuje różne stwierdzenia. No i ten szef generalnie przychodzi, odpowiada mu z powrotem, no ale code review, no ale wszyscy pracują, wszyscy są zajęci, mamy inne projekty, nie ma czasu. Dajmy sobie to spokój i pójdźmy oczywiście prosto w testy. No dobrze, chociaż że chcę testować, bo to i też się zdarza tak, że i nie chcą testować, tylko puszczać od razu na produkcję i wszystko będzie ok. Różnie też to potem wszystko wygląda. Trzecia sytuacja, no to rozmowa znowu między tym doświadczonym Krzyśkiem, no i mówi, że no zrobię tam jakąś część tego projektu, no i teraz potrzebuję, żeby mu Marek to, żeby na to spojrzał i no i jakieś tam komentarze mu powiedział, czy to dobrze zrobił, czy nie. No ale on chce specyficznie Marka, dlatego że myśli, że Paweł niezbyt mu tam pomoże. Nie, że ja mówię, że ten Paweł niedoświadczony i robi to źle, ale głównym powodem, dla którego on chce tego doświadczonego programistę, to on chce po prostu zwalidować to, co on zrobił, a nie tylko odpędzić, przybić pieczątkę, żeśmy zrobili code review, jest wszystko ok i gra, nie? No odpowiedź oczywiście jest, no tak, no ale Marek jest bardzo zajęty, on znowu coś tam innego robi, ja ci mogę dać Pawła, no. No jaki jest w tym sens robić to code review, jak nic nie dostanie do pożytecznego z powrotem? To jest, no dobrze, zaimplementowaliśmy ten proces w firmie, próbujemy go wykonywać i tylko teraz go obębniamy, żeby tylko było i udajemy, że wszystko będzie ok. I na koniec jest taka sytuacja, którą miałem osobiście, gdzie nagle w firmie się wszystko wywróciło do góry nogami i mówią, chłopaki, w ogóle po co my to robimy, to nie ma sensu. Po co to robimy? Kupę code review robimy, spędzamy nad tym tak naprawdę tygodnie, jak patrzeć na cały przekrój projektu. No ale co? Idzie na produkcję, a tam ciągle są jakieś błędy, jakieś problemy, coś nie działa, klient niezadowolony. No po co to w ogóle robić? Przejdźmy to wszystko w cholerę i zaoszczędzimy troszkę czasu i nie wiem, no może coś więcej zrobimy zamiast tego, nie? No i w tym momencie zacząłem myśleć nad tym, dlaczego, skąd takie myślenie się w ogóle bierze w tym wszystkim? Czemu tak wszyscy myślą, że to code review to jest takim tylko, nie wiem, niektórzy programiści po prostu próbują to pchać do przodu, bo widzą w tym jakiś cel, a są ludzie, którzy uważają to jako całkowicie zbędny proces. No i tak zacząłem troszkę się patrzeć na to, na ten cały proces, tak troszkę patrzeć ludziom na ręce, co oni robią i jak ten cały proces inspekcji kodu jest przeprowadzany. I skąd jest ta percepcja, że to w ogóle nie działa, że robimy te wszystkie code review, patrzymy na ten kod, upewniamy się, wszystko jest dobrze zaprogramowane, a i tak idzie na produkcję i nic z tego nie ma. No i doszedłem do wniosku, że zacząłem patrzeć, że po prostu ludzie, znaczy no, nie chcę generalizować, bo są tacy programiści, którym ja bardzo ufałem i zawsze próbowałem pchać to code review w stronę ich, bo oni zawsze produkowali takie komentarze, które były przydatne i widziałem, gdzie co robi źle. Natomiast byli tacy, którzy robili tylko po to, żeby piecząteczka zrobione, idziemy dalej. I dlatego teraz wam tylko pokażę taki przykładowy proces, który wydaje mi się często się zdarza i spróbuję odpowiedzieć sobie pytanie, co w nim jest nie tak i co będziemy mogli zrobić, żeby tak naprawdę te code review były troszkę bardziej efektywne czy praktyczne. Więc patrzcie na coś takiego. Mamy Marka, wysyła nam maila z zapytaniem do Krzyśka, że on coś skończył i chce jakieś tam code review. No i mu pisze, że właśnie skończył pracować i ma tam zmiany w jakimś repozytorium, na tam jakimś branchu, problem naprawiony. Jak myślicie, co z tym jest nie tak? Super, mailem wysłane, bardzo dobrze. Coś jeszcze? No czekaj, czekaj. To ty kończysz, rozumiem, o co? O czwartej? No godzina też jest, miałem ją poprawić, no. Ale nie, tak naprawdę rzeczywiście. Pierwsza odpowiedź była ten, mail, dokładnie. Problemem jest mail, a często to się zdarza, że ludzie wysyłają rzeczy mailami. Problem jest mailem, jest taki jak zawsze, albo dotrze, albo nie, albo go ktoś przeczyta, albo nie, albo wyląduje w spamie, albo nie. Albo jestem w pracy i patrzę na tego mojego klienta, albo nie. Albo otwieram tego mojego klienta, bo mi też się czasami zdarza, że jeżeli tych mailów mam za dużo, to nawet nie mam ochoty na nich patrzeć.
No i z tym jest problem, bo ten mechanizm komunikacji, jeżeli to robicie przy pomocy maila, całkowicie zawodzi. Nie ma żadnej kontroli, nie wiadomo kto co wysłał, co ma być zrobione, kiedy to będzie skończone. Także jeżeli użyczycie maila do takiego czegoś, no to jest ten pierwszy rzecz, którą trzeba usprawnić. Także co ja proponuję zrobić, to po pierwsze użyć takiego systemu, w którym śledzenie takiego rodzaju aktywności będzie dużo prostsze. Czy to będzie jakiś system śledzenia błędów, czy to będzie, nie wiem, Jira, czy Backtrack, czy Mantis, czy cokolwiek innego używacie, to naprawdę nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, żeby było wiadomo, kto potrzebuje code review, kto go zrobi, kiedy go zrobi i czy ktoś jest dostępny, żeby to w ogóle zrobić. No bo ja to pokazuję na przykładzie dokładnie jednego code review, ale jeżeli projekt jest duży, no to tych code review będzie dużo. A zostawienie tego na sam koniec, to się kończy tym, że potem mówicie, że jest gotowe, a tu zostaje 2 tygodnie na code review jeszcze. No to odpowiedź będzie normalna, nie robimy. Nie ma czasu. Wspomniałem takie rzeczy jak Jira, bo sporo pracowałem z oprogramowaniem Atlassiana wcześniej i to się tak troszkę wiąże z drugim narzędziem, które są wyspecjalizowane do jakby przeprowadzania tego procesu. Jeżeli rzeczywiście używacie Atlassiana, to bardzo zachęcam na spojrzenie na Fisheye, który jest naprawdę rewelacyjnym systemem, jeżeli chodzi o code review i bardzo, ale to bardzo usprawnia cały ten proces. Co ja naprawdę uwielbiam w takiego typu oprogramowaniach, to jest to, że się nie wysyła takiego zapytania do jednej osoby. To jest często problemem, bo ta osoba może być zajęta, nie mieć czasu, albo nie daj Boże, przychodzi ten Stefan i mówi, że on jest zajęty i on tego nie może zrobić. W Fisheye, tak jak w innych programach, na przykład w GitHubie czy w Fabrikatorze, można to zrobić takim wysyłaniem, że tak powiem, broadcastowym. Po prostu wysyłać zapytanie, że potrzebujecie, żeby ktoś spojrzał na to code review, a ludzie sami z siebie po prostu wychodzą i próbują wam dać jakieś komentarze. W Fisheye to działa bardzo fajnie. W GitHubie może to nie ma takiego dużego zaimplementowania, ale ciągle jest to bardziej anonimowe niż przypisywanie do pewnej osoby. A w Fabrikatorze, nie wiem, słyszał ktoś z was o Fabrikatorze wcześniej? Okej, parę osób. Fabrikator to jest takie narzędzie, które zostało stworzone, z tego co pamiętam dobrze, przez paru programistów Facebooka. I z tego co wiem, to ciągle jest używane w Facebooku. Rozmawiałem kiedyś ze Scottem McVicarem, który pracuje w Facebooku, takim Scottem, który właśnie na jednym z wykładów w Manchesterze właśnie opisywał, jak te wewnętrzne procesy w Facebooku wyglądają i na pewien moment się skupił troszkę na tym code review. I oni bardzo promują taką sytuację, gdzie ludzie próbują przejąć odpowiedzialność sami z siebie nad kodem, który widzą. Także, że ktoś napisał jakąś część, powiedzmy, projektu czy jaką kodu, to on bardzo o niego dba i nie pozwoli na to, żeby ktoś mu tam namieszał. I on sobie potrafi się zrobić takiego subskryba na tą część modułu czy czegoś, żeby widzieć, że jak ktokolwiek coś tam zmieni, no to on od razu widzi, co tam się dzieje i będzie proaktywnie obserwował, jakie zmiany są tam wprowadzone. Jeżeli coś jest nie tak, to od razu to zgłosi, będzie robił wszystko, co trzeba, żeby to zostało zrobione dobrze. Troszkę więcej o tym będę mówił troszkę później, ale generalnie coś takiego naprawdę przynosi rezultaty i ten łańcuch komunikacji naprawdę wtedy działa bardzo dobrze. No ale dobra. Mamy szczęście. Krzysiek 15 minut później odpowiada. No i mówi, że no spoko, mam akurat parę minut, no tam 10 jest, co tam będę robił. No, przerwałem właśnie grać, to mogę na to spojrzeć. No ale on niezbyt wie, na co spojrzeć, no bo on mu tylko powiedział o jakimś tam repozytorium i o jakimś tam branchu, ale niezbyt wie, jaki jest ten zestaw zmian, który on ma spojrzeć. Czyli momentalnie zaczyna się taka zabawa w kotka i myszkę i będziemy się sobie tak wysyłać te maile w jedną i drugą stronę i próbować powiedzieć, co ma być przejrzane i co zostało zmienione i tak dalej. Także druga sprawa to jest, żeby to code review było zrobione szybko i dobrze, to od początku zarówno osoba, która chce to code review mieć zrobione, a potem ta osoba, która będzie go robić, to muszą dokładnie wiedzieć, na co mają patrzeć. No, w systemach kontroli wersji to jest to jakby dla mnie rzecz oczywista. Tak z ciekawości dla śmiechu zapytam, kto nie używa systemu kontroli wersji? Żadnego. Zawsze się ktoś znajduje. Nie była jedna osoba.
powiedział, no to dosyć niespotykanie. Fajnie było, chciałbym porozmawiać z tą osobą i się dowiedzieć dlaczego, bo... Można i tak. Ale do czego zmierzam? Ten zestaw zmian, ten changeset jest o tyle ważny, że code review trzeba robić bez oderwania od jakiegoś kontekstu tego zmian. Co się mi często zdarzało i co często widziałem, to na przykład w postaci Gita, że taka prośba o code review była zrobiona i w tej prośbie było napisane, no dobrze, zrobimy zmianę na tym komicie. No wszystko fajnie, tylko że ten commit to mi niewiele powie tak naprawdę, co zostało zmienione. Do tego też zaraz dojdę za sekundę. Commit jest oderwany od kontekstu, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli używacie jakieś feature branchy, to nie jest takie proste potem, żeby zrozumieć, w jaki zestaw zmian został zrobiony. A po trzecie, jeżeli to rzeczywiście był jakiś tam feature branch, jak zostanie zrobiony merge, to zdarzało mi się na przykład coś takiego, że branch był niepoprawnie zrobiony i nagle na produkcję szły zmiany, których nikt nie widział. A nie daj Boże, jeszcze one coś tam namieszały na tej produkcji. Także z doświadczenia polecam unikać pojedynczych commitów. Ja nie mówię, że to się czasami nie zdarza i to nie jest przydatne, ale ja z doświadczenia, nawet jeżeli to jest jakiś duży feature branch, to staram się nawet wracać do tego branch'a raz za czas, żeby nie stracić kontaktu z tym, co zostało tak naprawdę zrobione w całym kontekście tych wszystkich zmian. Jeszcze jest jeden sposób do używania patchy do tego. I rozmawiałem z ludźmi, którzy stosują takie praktyki. Może to działać, ale tylko w wypadku, jeżeli to jest naprawdę zautomatyzowany proces. To jest podobny problem jak z pojedynczymi commitami, dlatego że ja sobie, powiedzmy, przejrzę tego patcha, no ale co ja potem, jak merge nie zadziała? Jak będziecie mieli konflikty, ten konflikt ktoś rozwiąże, no i no, daj Boże, że dobrze rozwiąże. To też się zdarza, że są źle rozwiązane. Także jeżeli nie ma automatyzacji tego procesu i nie macie czegoś na tyle dobrze rozwiązanego, które odrzuci wszystko w tym sensie, że nie pozwoli zmerżować zmian, które nie zostały przeglądnięte, to jest to bardzo ryzykowne, no bo oczywiście przeglądacie kod, który tak naprawdę będzie wyglądał inaczej po zmerżowaniu do głównego branża. No dobra, wracamy do naszego Krzyśka i Marka. No to on tam przeprasza, mówi, no tak, podaje ten cały changeset, jest wszystko ok, ale ciągle czegoś nam brakuje. Czego nam brakuje? No może nie o to mi jak odchodzi w tym przypadku. Dokładnie. Trzeba wiedzieć co, a najważniejsze dlaczego dana zmiana została zrobiona. I to nie jest tylko tego, bo ja chcę, albo szef mi kazał, to też znowu chodzi o kontekst tego wszystkiego, żeby zrozumieć. I nieważne, to może być, jeżeli skupimy się na pojedynczym błędzie, czyli powiedzmy mamy system produkcyjny, został wykryty błąd, co osoba, która robi code review, musi wiedzieć, to po pierwsze, jak zreplikować ten błąd. Nawet ta osoba, to nie chodzi o to, kto to naprawił, bo to oczywiście ta osoba musi wiedzieć, jak to można zreplikować, ale żeby tak naprawdę dobrze zweryfikować i zrobić dobrze tą inspekcję tego kodu, trzeba rozumieć, jaki był problem, a potem zrozumieć, jak on został naprawiony. Oj, zdarzało mi się setki razy, że osoba, która myślała, że zreplikowała błąd, myślała, że go naprawiła, poszła na produkcję i nic dalej nie zadziałało. Także jednym z najważniejszych rzeczy jest to, żeby dokładnie rozumieć, co się przegląda i jaki ma być, co się ma stać po tym, jak ten błąd zostanie poprawiony. Jeżeli powiedzmy, pominiemy teraz kwestię błędów i pracujecie nad jakimś projektem, nowym projektem, czy jakimiś nowymi feature'ami, no to wtedy trzeba wiedzieć, jakie było wymaganie, które zostało zgłoszone przez klienta, czy przez project managera, czy kogokolwiek, kto tam stwierdził, że potrzebujecie taką nową opcję. Dobrze mieć jakieś odniesienie, nie wiem, czy to będzie do jakiegoś dokumentu, którym to zostało opisane, bo jak ja robię code review, to ja muszę wiedzieć, co ja czytam. To nie o to chodzi, że ja mam sobie spojrzeć na kod i stwierdzić, że nie wiem, te ify są dobrze napisane, albo że ten kod się będzie wykonywał. Po czym to się kończy? Kończy się tym, że nasz stażysta przychodzi, patrzy na kod, ja dostaję go z powrotem i on mówi, no super, fajnie to zrobiłeś. No, niezbyt mi to pomaga. Czego ja oczekuję, to jest takiego komentarza, który mi powie, że owszem, było to dobrze zrobione, ale jednocześnie czego wymagam, to żeby on zrozumiał, co ja zrobiłem.
A ja widziałem takie komentarze, które mówi OK, ale on za Chiny nie wiedział w ogóle, jaka zmiana została wprowadzona. To był ten moment, gdzie oni po prostu czytają, no tak, no i widziała, no tutaj zmienia rozmienną, OK. On w ogóle nie patrzy na to, czy ta łatka, czy ta zmiana tak naprawdę poprawia błąd, albo czy te konkretne wymagania zostało spełnione. Ale to jest taki jeden ten. On potem mówi, no działa. Ja wiem, że działa, przecież to napisałem i przetestowałem, to nie musisz mi mówić, że to działa. Albo są tacy, którzy po prostu patrzą na kod i tak trochę to przetłumaczyłem z angielska, bo miałem kilku takich kolegów, którzy mi pisali syntactically correct. Ja mam lintera od tego, żebym im powiedział, że on jest syntactically correct, nie potrzebuje nikogo innego. To są te momenty, w którym ja zrozumiałem, dlaczego kierownictwo myśli, że to są w ogóle całkowicie zbędne procesy, no bo my tu marnujemy czas kompletnie. Jak mamy robić tak jak code review, to w ogóle tego nie trzeba robić, to rzeczywiście puśćmy to w testy, będę miał to samo. No tam to OK, czy będzie dobrze, to jest tak. Całkowicie inaczej podejdzie do tego ktoś, kto jest bardziej doświadczony. Czy powiedzmy ten Krzysiek, zakładam, że on ma dużo doświadczenia i wie, co robi i ma jakieś większe wymagania, dlatego że on zacznie używać narzędzi. Tak wracam do tej automatyzacji tych procesów. Co on zacznie robić? On zacznie używać lintera, tak jak wspomniałem, on nie będzie patrzył, czy to jest syntactically correct, tylko zaraz to uruchomi i będzie wiedział, czy są błędy, czy nie są błędy. Miałem takich agentów, którzy tylko i wyłącznie zwracali uwagę na standardy kodowania. No, pomijam tam już tą kwestię kłótni na to, czy standardy kodowania są użyteczne, czy nie. Ja uważam, że są użyteczne i nieważne, czy to jest zespół dwóch osób, pięciu, pięćdziesięciu, czy stu, ale oczywiście wraz z większym zespołem te standardy kodowania bardzo dużo pomagają, jeżeli chodzi o zrozumienie kodu. No, on jest dużo bardziej przejrzysty. No, ale wracając do tematu, to ja też nie potrzebuję takiego snifera, który będzie mi tam czytał ręcznie i próbował stwierdzić, czy tam mam cztery spacje, czy jednego taba, czy ten nawias jest w tym miejscu, co nie trzeba. To jest jeszcze raz marnowanie czasu. Używacie konkretnego standardu kodowania. Tak naprawdę mało mnie to obchodzi, jaki to jest standard, byle wszyscy się do niego stosowali, to jest wszystko. I wtedy mam code sniffera i on mi wszystko powie. Tak troszkę wybiegając naprzód, ja nie będę tego uruchamiał też wszystkiego ręcznie, bo tych narzędzi jest sporo, które używam do tego, żeby przeprowadzić takie code review, tylko sobie to tam zautomatyzuję, niech to będzie czy tam AND, czy THING, czy czekolwiek używacie, żeby wykonywać jakieś automatyczne taski, on mi to wszystko uruchomi, zaraz mi wszystko powie, co jest i jak. Strasznie dużo czasu się na tym oszczędza. Tak troszkę pytam na PHP Unity, ale to pewnie jest oczywiste. Z ciekawości, jak wielu z was pisze testy? No, super, tak będzie z 80%. Napisanie testu to jest jedna sprawa, bo potem ludzie patrzą na kod, ale rzadko który uruchamia te testy. Sobie tam są, no fajnie, napisałeś testy, super, ale żeby je uruchomić, to potem już nie. A potem się zdarzają takie sytuacje, że no owszem, nawet ja napisałem tego testa, ale gdzieś tam coś pominąłem, okazuje się, że u mnie to działa, a nie wiem, na billboxie nie działa, u jednej osoby nie działa, są jakieś zależności, które pominąłem, czego zapomniałem wyczyścić, bo sobie nic nie działa. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nie tylko trzeba patrzeć na kod, patrzy się też na inne testy. Nie chcę powiedzieć dziennie, ale tak raz w tygodniu, jeżeli zdarza mi się spojrzeć na kod, albo zdarzało się, bo teraz ten zespół jest dużo mniejszy, ale to było tak, że ludzie pisali testy, te testy nic nie robiły. On sobie po prostu uruchamiał kod i był zadowolony, bo mam true, super, zielone, zadowolony. No powiedzmy, no lepsze to niż nic, ale to nie o to chodzi. Ja tam się spodziewam jakichś asertów, ja tam się spodziewam, że mogę stwierdzić, że ten kod został wykonany tak, jak ja tego chciałem. Inna sprawa jest, że wszyscy, znowu generalizuję, ale dużo ludzi idzie na łatwiznę i testuje tylko ten scenariusz, gdzie jest poprawny scenariusz wykonania, ale tam, żeby już przetestować jakieś wyjątki czy błędy, czy nie daj Boże, żeby sprawdzić, czy to się loguje na konsolę, a potem spędzamy dni i tygodnie na to, żeby debugować coś na platformie produkcyjnej, no to już na te rzeczy nie patrzę. A to po to wszystko macie te testy jednostkowe, te unit testy, żeby się upewnić, że to działa i żeby się tym potem nie przejmować. I dlatego specjalnie pokazałem te, one jest słabo tu widać, te III, czyli zignorowany, czy tam skipped, który nie został wykonany, bo często się takie rzeczy pomija.
to, że coś zostało zignorowane, to nie znaczy, że to wszystko działa, bo dostałem tutaj OK, but incomplete. Nie na tym rzecz polega, tak, no to trzeba też zwrócić uwagę. No, czyli głównie o to mi chodzi. Patrzcie się też na testy, bo ludzie często pomijają to i nie zwracają na to uwagi. Tak troszkę do przodu idąc, to troszkę tak w metryki przejdę i narzędzia takie jak PHP Dependy, PHP Mess Detector. Kto z was używał albo używa takich narzędzi? Sporo. No to nie będę zbytnio wnikał. Dlaczego wspomniałem? Dlatego, że te metryki, które oni generują, głównie tutaj chodzi o pewne rzeczy takie jak skomplikowaność kodu i takie metryki jak tam Cyclomatic Complexity czy nPath, bo to są rzeczy, które wam potrafią bardzo szybko powiedzieć, gdzie mogą być jakiekolwiek problemy w kodzie. Zauważcie się, że jeszcze jakbym robił jakieś code review, to ja jeszcze nawet nie spojrzałem w kod. Jeszcze się nie zastanawiam, czy tam coś było, jak to zostało zrobione. Ja na razie sprawdzam, tylko taką weryfikację na bardzo niskim poziomie. Bo jak będę miał problemy z linterem albo testy się nie uruchamiają, to ja to wysyłam z powrotem. Mnie to mało interesuje w większości wypadków, czy to zostało dobrze zrobione, czy nie, bo są jakieś problemy z tym. No to oczywiście trzeba troszkę bardziej elastycznie do tego podejść, bo czasami to potem bywało tak, że ja potrafię na takim code review spędzić, nie wiem, 2 albo 3 dni. Bo ja wysyłam z powrotem, mówię, no to masz syntax error, jakim cudem ty to w ogóle napisałeś? Albo są czy tam standardy kodowania, czy potem właśnie cokolwiek innego nie działa. Czasami bywa tak, że coś zostało dobrze zaimplementowane, ale są jakieś takie, powiedzmy, tego niskopoziomowe błędy i trzeba je poprawić. Natomiast to i tak już jest jakiś alarm, że coś jest nie tak. Sam PHP Depend, jeżeli go używaliście, to może nie jest tak bardzo pomocny, bo on tylko generuje same numerki. A żeby wiedzieć, co te numerki znaczą, to trzeba mieć troszkę więcej kontekstu i PHP Mess Detector jest dużo bardziej przydatny w tym, bo on wam zaraz powie, że tam było Cyclomatic Complexity, nie wiem, 2 miliony 600 tysięcy, coś tam. No, widziałem taki kod. Potem otwiera się plik i jest klasa, bo dobrze, jak jest klasa. Ale załóżmy, że jest klasa. Jest metoda i metoda ma 3000 linii. Widzę chyba, że przyda się ten wykład. No nie no, były takie, pracowałem z takimi plikami, w których jeżeli używacie Eclipse'a, to na przykład nie mogłem takiego pliku w Eclipse'ie otworzyć, nie dało rady, po prostu wywalał się momentalnie. Także jedynym ratunkiem był Vim. No ale to jest właśnie, do czego zmierzam, to jest to, że to momentalnie wam powie, że tam jest po prostu tak dużo tych wszystkich struktur warunkowych, że coś tam jest nie tak, to naprawdę potrzebuje jakiegoś refaktoringu i coś trzeba z tym zrobić. Ale Messeter jest pomocą do tego czegoś, tak na przykład wykryje wam, że jakiś metod, czy parametrów nie używacie, są przekazane do funkcji, nigdy w życiu nie były użyte. To wszystko się potem przenosi oczywiście do przejrzystości kodu i czy to wszystko będzie działać. Chyba muszę przyspieszyć, bo mam mało czasu. Chcę wam wspomnieć o projekcie, który się nazywa SonarCube. Przedtem się nazywał Sonar. Czy ktoś z was używał kiedykolwiek Sonara wcześniej? Parę osób, albo nawet więcej. Sonar tak naprawdę integruje wszystkie te narzędzia, które teraz wspomniałem, w jeden taki fajny, czytelny interfejs. Sonar tak naprawdę to jest jakby część procesu, który nazywa się, to jest jeszcze jedno CI, Continuous Inspection. I one po prostu w miarę upływu czasu tak naprawdę tak jakby na żywo generuje wam wszystkie statystyki i potrafią wam pomóc zrozumieć, jak się zmienia jakość kodu w miarę upływu czasu. Dużo pytań, tak jak już jest z Jenkinsem. Jenkins też to potrafi robić. Pewnie, że potrafi robić, tylko Jenkins to wszystko trzyma w XML-u, a miejsce na dysku szybko się kończy. A SonarCube trzyma to wszystko fajnie w bazie i bardzo fajne raporty generuje i można robić agregacje i wszystko, także bardzo się przydaje. No i macie wszystkie takie dashboardy, jeżeli chodzi właśnie o PHP Depend, które są tutaj generowane, jeżeli chodzi o jakieś problemy, czy te metryki complexity, a tu wszystko fajnie widać na tej linii czasu, jak to się wszystko zmienia. Dlaczego to wspominam? Dlatego, że jeżeli to uruchomicie na systemie produkcyjnym, albo na przykład można to robić na konkretnym branchu, w którym pracujecie, momentalnie widać, czy idziecie w dobrym, czy w złym kierunku. Nie chcę powiedzieć, że to będzie jakiś taki substytut tego code review, ale to jest takie bardziej
spojrzenie z góry na to, co się dzieje w obrębie czasu. No oczywiście to nie będzie, to niezbyt będzie przydatne, jeżeli pracujecie nad projektami, które trwa dwa tygodnie i zaraz to wszystko idzie, ale są projekty, które się utrzymuje bardzo długo, nawet czasami latami i bardzo to pomaga tak naprawdę zrozumieć, co się dzieje z danym projektem w tym całym upływie czasu. W czym to mi na przykład bardzo pomagało, to jest to, że on daje wam takie statystyki, gdzie wam podpowiada, to już troszkę po tym code review jest, że wiecie, że są problemy, wiecie, że macie, nie wiem, jest słaby, jeżeli słaby procent pokrycia testami, że macie problem z tymi, ze standardami kodowania, że jest to dużo bardzo skomplikowanego kodu. I co on robi, to on robi takie, generuje takie statystyki, gdzie wam mówię po prostu na przykład, gdzie jest najwięcej problemów, w którym pliku, w której klasie. I to wszystko można od strony kierownictwa, jeżeli kierownictwo oczywiście słucha, próbować przepchnąć na zasadzie takie, że będziemy próbować powoli adresować te wszystkie problemy i spróbować je poprawiać. I tutaj od razu wam podpowiada, tam jest najwięcej problemów, albo że jakiś tam test zajmuje minutę. To jest problem. Jeżeli jeden test uruchamia się minutę, to ja potem się nie dziwię, że nie uruchamiam testów. Także od razu trzeba, no to od razu jakieś takie miejsce, gdzie trzeba patrzeć, czemu ten test się uruchamia tak długo. Ja nie mówię, może być jakiś powód, dla którego się tak uruchamia, ale to też generuje swojego rodzaju problemy, które trzeba rozwiązać. A potem właśnie można patrzeć się pod kątem plików, czy gdzie jest najmniejsze pokrycie testami, gdzie trzeba jakieś tam unit testy zrobić, żeby się upewnić, czy to wszystko działa dobrze. A do tego jest Sonara, można fajnie rozszerzać na bardzo fajną platformę, jeżeli chodzi o pluginy. Ten plugin jest, myślę, że ciągle jest komercyjny. On się nazywa Developer's Cockpit. I nie żebym promował, żeby wyszukiwać ludzi, którzy robią coś źle. Się tak z angielska nazywa blame culture, żeby szukać tych, którzy tam najwięcej mieszają w tym kodzie, ale bardziej pod kątem takim, żeby zobaczyć, kto ma najwięcej problemów. Bo to może być kwestia, że nie wiem, potrzebuje jakiegoś szkolenia, może potrzebuje jakiegoś wsparcia, może to jest ten Paweł, który nie wie, co robi. No nie wiem, no są powody dla, ale to tak naprawdę można od razu zobaczyć, kto sobie najbardziej nie radzi i od razu widać, nie wiem, może ktoś się obija. Bo nie wiem, jeden ma tutaj 3000 komitów, a ten ma tylko 2. Albo ten, co ma 2, to nie wiem, pracował przez ostatnie 2 tygodnie i wszystko wrzucił w te 2 komity. I też się zdarza. Albo ktoś ma problemy, nie wiem, z testami i tak dalej. Także bardzo fajny, przydatny plugin, jeżeli chodzi o popatrzenie się, jak sobie ludzie radzą. Duplikacje. To też jest bardzo fajne. Chyba jeden z lepszych silników wykrywania duplikacji, który znalazłem. A z tego powodu jest takie narzędzie, które się nazywa PHP Copy Paste Detector, który napisał Bergman. Mi się osobiście średnio sprawdził. Czasami wykrywa, czasami nie wykrywa. Co jest plusem wykrywania duplikacji w Sonarze, to jest to, że on potrafi wykrywać duplikacje między projektami. Także jeżeli macie różne projekty niepołączone ze sobą i przeprowadzacie tam analizę, to bardzo fajnie można wykryć te duplikacje między projektami i spróbować to wyciągać na zewnątrz. No i tam violations i tak dalej, ale skończmy już z Sonarem. 2 pluginy, które tak naprawdę chyba to bardziej jest dla kierownictwa przydatne, dlatego że można na bardzo wysokim poziomie stwierdzić, szczególnie jak się ma wiele projektów, porównać, z którymi projektami jest problem, albo gdzie zostało, gdzie jest najwięcej problem pod kątem takim, że nie wiem, żeby to wszystko naprawić, to się patrzy właśnie na duplikacje, na to, na coding standards, na pokrycie testami i tak dalej i Sonar będzie próbował tak naprawdę dać wam jakąś jedną liczbę, no bo ten kierownik czy ten szef, to on tylko chce wiedzieć tak albo nie, źle albo dobrze, albo bardzo, bardzo źle. No i tu można porównać na zasadzie, jaki jest procent tego całego technical debt, albo ile nas będzie kosztować. To oczywiście są bardzo ogólnikowe kwoty i numery, ale zawsze to jakieś odniesienie jest, więc macie i tam, jeżeli chodzi o koszty, czy jeżeli chodzi o czas, w jaki trzeba zainwestować, żeby poprawić te wszystkie problemy. Dobra, do czego zmierzam tak naprawdę? Bo już wiemy, że trzeba używać narzędzi, żeby nie marnować czasu na te wszystkie manualne operacje, to tak na co trzeba patrzeć. Patrzeć trzeba na wydajność. Już poprzednio były te pytania o tego Drupala i o wydajność, więc jak się patrzy na kod, to ja bym chciał widzieć, czy ten kod będzie wydajny, czy ktoś mi nie ładuje całej bazy do array, a potem zadowolony próbuje go przetwarzać. Też się zdarza.
Czy tutaj wspomniałem tą złożoność tego kodu, to complexity, bo oczywiście PHP Depend czy tam Sonar wam powie, gdzie są te problemy, ale on wam tylko podpowiada. To nie jest tak, że on wam powie, tam są problemy i to trzeba to zmienić. To jest właśnie na zasadzie takiej podpowiedzi, żeby wiedzieć, gdzie szukać. Także zaczynacie patrzeć w ten kod i spróbować zrozumieć, czy tak naprawdę ten skomplikowany kod tam musi być. Są takie algorytmy, które nam będą generować tam jakieś tam tysięczne numery. Ale trzeba na to spojrzeć i zrozumieć. Inna ważna sprawa to jest wpływ na inne systemy. Szczególnie jeżeli jest dużo systemów, które się łączą, macie jakieś klienty, używacie jakiegoś API. No to w tym momencie ten Krzysiek, ten doświadczony gościu jest potrzebny, no, który będzie rozumiał wszystkie interakcje między tymi systemami i będzie potrafił zrozumieć, czy ta jedna mała zmiana, którą Paweł myślał, że tak zrobił szybko i wszystko naprawił, nie rozwali całego innego systemu, bo tam wprowadził jakieś, nie wiem, zmianę do API i go to mało interesuje, co jeszcze korzysta z tego API. No i oczywiście to najważniejsze to, żeby po pierwsze rozumieć, co zostało naprawione, być w stanie powiedzieć, czy to, co zostało naprawione, zostało naprawione, a nie tylko ktoś uważa, że naprawił, albo czy to dane wymagania, czy ta dana nowa opcja tak naprawdę działa tak, jak to było zrobione. No, o to w tym wszystkim chodzi. Tam testy są testami, ale wiadomo, i to zostało już tyle razy udowodnione, że im wcześniej wykryje się jakikolwiek problem, tym taniej go będzie naprawić, więc zróbmy to jak najwcześniej, nie zostawiać tego na sam koniec. Tak troszkę podejdę do takiego małego podsumowania, o czym mówiłem, bo code review to nie jest tylko inspekcja kodu. Tu chodzi o wiedzę i o szkolenie. I jest to tak samo ważne, jeżeli nie ważniejsze. Dlatego, że to jest jedyna opcja, żeby w takich warunkach bojowych, że tak powiem, pokazać innym, jak pewne rzeczy powinny być robione. Także to działa w dwie strony. Z jednej strony oczywiście dostajemy te komentarze i dowiadujemy się, czy coś zrobiłem dobrze, czy źle, ale jednocześnie to jest sposób, żeby pokazać innym, jak rzeczy mają być zrobione. I tu w tym wszystkim bardzo fajnie właśnie działa czy GitHub, czy Fisheye, czy Fabricator, dlatego że ja zgłaszam taką potrzebę tego code review, a potem mówię, dobra, niech na to spojrzy Krzysiek i Paweł, i Marek, i ktokolwiek inny, ale ja chcę, żeby Paweł na to spojrzał, żeby wiedzieć, jak to zrobić w przyszłości, bo on nie wie, bo nie ma tego doświadczenia, albo nie jest świadomy tego, że ten system gada z tamtym, albo że tu mamy problemy wydajnościowe, albo że jeżeli to będzie trzeba zrobić jeszcze gdzieś indziej, mam nadzieję, że to nie będzie duplikacja, to on będzie wiedział, że to tam jest. Także to jest taki sposób propagowania wiedzy. To w pewien sposób też potem tak przechodzi na szkolenia nowych ludzi. Także jeżeli są, nie wiem, jakieś... Bywają takie czasy, że jest naprawdę bardzo agresywne przyjęcie, macie dużo nowych ludzi, no i potem to się odbija z biegiem czasu, jeżeli ten prawidłowy proces szkoleń i wspierania i mentoringu tych ludzi nie działa, to potem są problemy z tym wszystkim. Jedna z ważnych rzeczy, które chcę wspomnieć, o której mówiłem na początku, to jest ta świadomość i chęć brania odpowiedzialności za to, co się napisało. Dlatego, że takie podejście do tego, że ludzie zaczynają dbać o swój kod i próbują się upewnić, że nie zostaje on w jakiś tam sposób popsuty czy zmieniony w taki sposób, że będzie go potem ciężko zrozumieć czy ciężko zmieniać w przyszłości, to skutkuje tym, że wszyscy zaczynają się czuć odpowiedzialni za to, co się pisze i dużo prościej jest tak naprawdę wprowadzić te wymagania, jeżeli chodzi o to, żeby ten kod był naprawdę wysokiej jakości. Ludzie czują się zobowiązani do tego, żeby czegoś nie popsuć, bo zaraz ktoś na to spojrzy i coś mu się nie będzie podobać. Ostatnia rzecz, którą chcę spojrzeć, to jest relacje między ludźmi, bo często się o tym zapomina, a wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza rzecz, jeżeli chodzi o proces code review. Także jeżeli patrzycie na stronę programisty, czyli tego, kto napisał, to wprowadził tą zmianę i potrzebuje to code review, to jest kilka takich rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze to jest to, że każdy poprawia błędy. No fajnie było, jakby każdy poprawiał błędy. Że każdy popełnia błędy. Dlatego, że każdemu może się zdarzyć wpadka.
Wczoraj była impreza i naprawdę się dzisiaj kiepsko czuję i bywa tak, że zrobiłem coś naprawdę kiepsko. Dlaczego to mówię? Dlatego, że są ludzie, którzy biorą wszystko do siebie. I dlatego, że ja ciągle im mówię, że to jest źle, że to jest niedobrze, że tu jest problem, że tu jest problem, to oni dosyć niedawno miałem taką sytuację, że jeden z moich kolegów się dozwał do mnie, że czy ja mam z nim jakiś problem. Bo ja wszystkich odrywam, ja mu zwracam i mówię, że coś jest nie tak, czy on kiedykolwiek coś dobrze zrobi. Tutaj jest ważny ta komunikacja, żeby dobrze powiedzieć, żeby dobrze przekazać tą wiadomość. I to się tyczy i sytuacji, w której robi się coś dobrze, i sytuacji, w której robi się coś źle. No ta zła sytuacja jest o tyle prostsza, że można czarno na białe powiedzieć, że to jest nie tak i to jest nie tak. Natomiast nie zapominajcie o tym, że ktoś zrobił coś dobrze, żeby też to powiedzieć. Bo wtedy nie ma takiej sytuacji, że ciągle jest źle, 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 źle i źle. Ja nie mówię, że w tej sytuacji ciągle było źle, ale to też się tak zdarza. Inna sprawa to, że ja tak jak spróbowałem to tak opisać, dziurawy kod to nie znaczy, że ktoś jest kiepskim programistą. To tak, to też się sprawdza tego, że no, każdemu się zdarza po prostu. Także żeby nie generalizować tych wszystkich rzeczy, jeżeli ciągle ktoś ma jakieś problemy albo że coś jest nie tak z kodem, to znaczy, że ten ktoś źle programuje. Taka sprawa, to trzeba sobie zdać sprawę, że cokolwiek sobie myślicie, to zawsze ktoś będzie lepszy. I to wszędzie się zdarza, także znam naprawdę bardzo dobrych programistów, ale problem jest z tym takim zadufaniem w sobie i troszkę to się tak sprowadza do tego, że oni na przykład nie chcą robić kodrowie, bo jak ja coś zrobię, to już jest super. Niech to mi nie musi patrzeć, ja jestem najlepszy i w ogóle, także dobrze się jest sprowadzić troszkę o poziom niżej i spojrzeć to troszkę z perspektywy. I nie przepisywanie kodu, no to czasami bierze górę. Człowiek coś zobaczy, proszę? Czyli idziemy w duplikację. ale nie, bo to się często zdarza i programiści mają do tego taką jakąś, mają do tego skłonności, że jak widzą, że coś jest nie tak, to zaraz pójdę, zacznę to, ja wiem, jak to lepiej zrobić. Ja nie mówię, że nie. I to trzeba robić, natomiast tego nie można robić bez konsultacji z innymi, szczególnie jeżeli pracujecie w zespole, jeżeli są deadline'y, to trzeba wszystko uzgodnić i trzeba rozumieć wszystkie zależności, także przepisywanie tylko dlatego, żeby to, bo ja wiem, jak to lepiej zrobić, to się potem kończy tak, jak ja miałem, nie wiem, 4 różne warstwy dostępu do bazy danych, bo każdy myślał, że zrobi lepszą, bo tamta była no nieidealna. Jeżeli patrzymy się pod tym kątem, ale z tego na to, jak ja patrzę na ten kod, to taką radę, którą mogę wam dać, którą gdzieś przeczytałem na którymś z jednych blogów i która super zadziałała, wydaje mi się, że troszkę lepiej pewnie działa w angielskim niż w polskim, ale to jest kwestia, w jaki sposób przekazuje się te komentarze. Dlatego, że jeżeli ktoś będzie robił to na zasadzie tak, że znowu zduplikowałeś ten kod albo znowu nie stosujesz się do standardów kodowania, albo znowu popsułeś unit testy, albo znowu coś zrobiłeś ty, to ludzie to biorą do siebie. Sposobem, żeby, znaczy taką próbą na to, żeby to troszkę inaczej sformułować, to jest zamienić to ty na bezosobowo. Na zasadzie, że, no ale tam są jeszcze problemy z tymi standardami kodowymi, albo ten test się nie uruchamia, spójrz na to, tam coś jest nie tak. Jak zaczniesz to robić bezosobowo, to nie będzie wyglądał jak atak. A atak jest najgorszy, bo ludzie zaczynają odpowiadać atakiem, zaczyna się wojna. Zaczyna się wojna, to już nie jest ciekawie. Dobra, takie szybkie podsumowanie. Najważniejsze jest tak, na co patrzeć, żeby było dokładnie powiedziane, co musi być, gdzie są zmiany i w jaki sposób na te zmiany patrzeć. Opisać to dobrze i powiedzieć, dlaczego ta zmiana została wprowadzona. Jeżeli chodzi o to, kto to ma na to patrzeć, to ja owszem mówiłem o tych ekspertach, żeby używać odpowiednich ludzi, ale zawsze pamiętajcie o tym, że to jest też sposób na to, żeby wiedzę propagować i żeby ludzie się uczyli. Także jeżeli jest to możliwe, to próbujcie to też wysyłać co do tych nowych ludzi, którzy będą się uczyć z tego. Kwestionuj implementację, to jest bardzo ważne. Tak troszkę na tym pisałem wcześniej o autorytecie, bo są ludzie, którzy myślą, że dlatego, że ja mam określoną pozycję i stanowisko w firmie, to ja wiem najlepiej. Z takimi ludźmi się bardzo ciężko rozmawia. A ja miałem taką sytuację w jednej z poprzednich firm, gdzie pracowałem parę lat, pracowałem jako programista, potem w miarę upływu czasu
zacząłem troszkę patrzeć bardziej abstrakcyjnie i od strony architektury kodu i tak dalej. I nowi ludzie szczególnie bali się zadawać pytań albo kwestionować to, co zrobiłem. No zdarzało mi się, co ja próbuję robić, to nawet jako ten architekt, próbuję ciągle mieć styk z tym kodem, bo to jest najgorsze, jeżeli troszkę się odejdzie od tego kodu, człowiek tak jakby traci tą relację z tym, co się dzieje. Także ciągle próbuję coś kodować. No i miałem jeden z tych gorszych dni. I ten gorszy dzień objawił się tym, że no po prostu centralnie skopiowałem copy-paste z jednego miejsca na drugie. No tak patrzyłem na to i mówię, no niedobrze, ale co tam, pójdzie, poprawię to później, nie? Tak jak mówię, każdemu się zdarza, to nie o to chodzi. No ale co, no posłałem to do gościa, żeby mi zrobił na tym code review, wiedząc, że to jest źle, też pomijam kwestię, że tego nie powinienem zrobić, ale tak się stało. No i teraz niespodzianka, dostałem odpowiedź. No wiesz co, tam jest kod zduplikowany, ale dobra, pas. Ja tak patrzę na to, powiem wam, że to był ten taki pstryczek, który mnie po prostu, nie, idę to poprawić. To chyba byłoby gorsze, jeżeli on by mi powiedział, że coś źle zrobiłem. Ale to była po prostu ta kwestia takiej obawy, że z tego powodu, że ja byłem jednym z tych ekspertów, to on nie zakwestionował tego, co ja zrobiłem. Tak się troszkę śmieję, jak podaję takie przykład, mówię, to jest bardzo ważne, żeby być na tyle odważnym, żeby zakwestionować implementację i nieważne, kto to zrobił. To też nie chodzi o kwestionowanie, to też chodzi o zadawanie pytań, bo są ludzie, którzy siedzą 3 dni nad jednym rzeczą i nie wiedzą, jak to zrobić i nie zadadzą pytania. No i potem jest, no tak, mamy opóźnienia, coś nie działa, no i co z tym jest nie tak. Trzeba być odważnym, ja mówię, czasami to może doprowadzać do nieoczekiwanych sytuacji, można zostać zwolnionym, jak się za dużo pytań zadaje, ale generalnie to działa. No i gdzie oczywiście systemy kontroli wersji, change sety tak naprawdę, patrzeć się na to, próbować, nie próbować, trzeba mieć pełną, trzeba mieć możliwość śledzenia wszystkich zmian, bo tak jak mówię, to nieważne, jak wy to zrobicie, jak długo ja będę wiedział, jak, i co się stało w tym okresie czasu. Bardzo fajnie działa, szczególnie w małych zespołach, pair programming, programowanie w parach. Tylko najważniejsze jest w takim wypadku, jeżeli są jakieś tam komentarze, żeby one zostały uwzględnione w tych systemach śledzenia błędów, czy jakichś tam zadaniach, żeby było wiadomo, jak ta rozmowa wyglądała, co trzeba zrobić. I to nie tylko o to chodzi, żeby móc potem wytknąć, że ci powiedziałem albo ci nie powiedziałem, ale też pod tym kątem, żeby nie zapomnieć czegoś zrobić. No i oczywiście, jeżeli chodzi o narzędzia, pamiętać, żeby automatyzować wszystko, jak się da. Nie potrafiłem tego dobrze przetłumaczyć, po angielsku się mówi use tools, don't be a tool. Także mówię, po to mamy te komputery, żeby one za nas robiły, a nie żeby sobie tam wszystko tam dłubać powolutku i ręcznie. Tak jak wcześniej mówiłem, duplikacja, skomplikowany kod, wpływ na inne systemy, wydajność i tak dalej. To są te najważniejsze rzeczy. No i potem dokumentacja jak najbardziej, bo to potem jest ważne na przyszłość. W niektórych firmach code review wyglądają tak. Używa się takiej metryki, która nazywa się WTF, what the... I teraz to nie skończę. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo często można ocenić jakość kodu i w jaki sposób został opisany na podstawie tego, jak często to słychać w pokoju. Ja powiedziałbym tak, jak słychać to często, to nie jest źle, bo znaczy, że ludzie jeszcze się tak przejmują tym wszystkim, próbują coś z tym zrobić. Jak jest cicho, albo tylko raz za czas, to znaczy, że są jakieś problemy. Także, no to taki żarcik na sam koniec. Takie troszkę podziękowań, szczególnie dla Atlassiana, dlatego że te postacie, które przypominają Angry Birds, to sobie zapożyczyłem od takiej gry, którą Atlassian stworzył tak, żeby promować troszkę właśnie te procesy. Jeżeli chodzi o wszystkie tam obrazki, które użyłem, to macie linki. Lista do jakichś dodatkowych rzeczy, które byście mogli sobie troszkę więcej na to popatrzeć. Szczególnie polecam ten na samej górze, The Ten Commandments of Egoless Programming, bo to bardziej opisuje te relacje między ludźmi i jak się do tego odnosić. Bardzo fajne, niektóre tam są punkty pod tym kątem, jak rozmawiać z ludźmi. No ale to są generalnie te narzędzia, jeżeli byście chcieli troszkę spojrzeć sobie bardziej, żeście ich wcześniej nie używali. Także mamy chyba jakieś 30 sekund na pytania, tak mi się wydaje, albo 3 minuty. Ja bym, przepraszam, że się wtrącę, czasu nie mamy już wcale. Okej. Prelegent nam przerżnął czas na pytania całkowicie. Ja nigdzie nie idę, także jak coś, to no właśnie, ze mną rozmawiać. No właśnie, potem. Dlatego stąd moja propozycja.
Mamy dwa fajne wieczory, mam nadzieję, że fajne wieczory. Sebastian tu będzie, jeżeli będą pytania, to już zostawmy sobie na kuluary. Zapraszam Kacpra z kolejnym tematem.